Poznanie sekwencji i zidentyfikowanie w niej genów to jednak jeszcze ciągle jest nie wszystko. Chcielibyśmy wiedzieć, co te geny robią. Tak naprawdę, żeby wiedzieć, jak komórka funkcjonuje, musimy wiedzieć, do czego te geny służą. I tutaj do tego właśnie dąży genomika funkcjonalna, czyli do zbadania funkcji wszystkich genów w genomie. W jaki sposób możemy się do tego na poziomie genomu zabrać? Posłużą do tego różne techniki, ja wspomnę tutaj o dwóch. Jedna z nich jest to technika badania tak zwanego transkryptomu. To, co decyduje o funkcji genów, to jest to, że ulegają one ekspresji, to, że są one wyrażane, czyli że tworzony jest na ich matrycy RNA, który następnie może być matrycą do syntezy białek. I teraz bardzo wiele możemy się dowiedzieć, badając, jak zmienia się ekspresja genów w różnych warunkach. Ponieważ to właśnie zmienna ekspresja genów będzie decydowała o tym, co komórka w danym momencie będzie robić. Czyli jeżeli na przykład szukamy genów, które odpowiadają za funkcjonowanie komórek mięśniowych, to musimy znaleźć takie geny, których ekspresja, których transkrypcja będzie równa w komórkach mięśniowych niż w komórkach innych. Jeżeli szukamy genów odpowiadających za jakieś procesy, na przykład, które są zaangażowane w proces powstawania nowotworu u człowieka, to poszukamy takich genów, których ekspresja jest inna w komórkach nowotworowych, a inna w komórkach prawidłowych, czy też w organizmach modelowych. Jeżeli szukamy na przykład genów, które u drożdży będą odpowiadać za wykorzystywanie konkretnego źródła węgla, na przykład glukozy, no to będziemy hodować te drożdże na glukozie i na innym źródle węgla i patrzeć, które geny inaczej ulegają ekspresji. Czyli musimy umieć badać poziom RNA tych genów. I jedną z podstawowych technik genomiki funkcjonalnej jest technika pozwalająca na zbadanie poziomu ekspresji genów na skalę całego genomu. Są to tak zwane mikromacierze, czy też mikrochipy DNA. Technika, która jest znana od kilku lat. Technika, która swoją nazwę zawdzięcza temu, że są to układy wielkością nieco przypominające układy stosowane w technice komputerowej. Jak to działa? Wychodzimy od kolekcji fragmentów DNA odpowiadających pojedynczym genom. Jeżeli mamy znaną sekwencję genomu, dla każdego genu możemy zidentyfikować fragment DNA, który jemu odpowiada. I fragmenty te nanosimy na odpowiednie podłoże. Takim podłożem w jednym z wykonań może być zwykłe szklane szkiełko, takie jak szkiełko podstawowe od mikroskopu. I odpowiednimi technikami, oczywiście nie robi tego człowiek z bardzo małą pipetą, tylko roboty niekiedy przypominające rozwiązaniami technicznymi to, co stosuje się w drukarkach atramentowych, niekiedy stosujące specjalne igły, niekiedy stosujące techniki fotolitograficzne. Tutaj możliwości technicznych jest cała masa, ciągle rozwijają się nowe. W razie idea jest cały czas taka sama. Nanosimy na odpowiednie podłoże fragmenty DNA odpowiadające poszczególnym genom. Także wiemy, że na przykład w pierwszym punkcie mamy ten gen, w kolejnym punkcie następny i tak dalej. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy genów na takie podłoże nanosimy. Następnie, jeżeli chcemy zbadać, jak zmienia się ekspresja, na przykład u człowieka chorego w porównaniu z człowiekiem zdrowym, izolujemy RNA z komórek chorego i zdrowego i RNA znakujemy, technicznie robi się to przepisując na DNA, ale w szczegóły techniczne wchodzić tutaj nie będziemy, w ten sposób, że pula RNA z danej komórki znakuje się barwnikiem, który jest, wykazuje fluorescencję po pobudzeniu promieniowaniem światłem lasera o określonej długości fali. Czyli dajmy na to dla uproszczenia, od osoby zdrowej pobieramy RNA i znakujemy tak, że będzie nam świecić na zielono, od chorego też pobieramy z komórek RNA i znakujemy tak, że będzie nam świecić na czerwono. I teraz mieszaninę tych RNA nakładamy na naszą mikromacierz, na ten układ, gdzie mamy nakroplone fragmenty DNA. I cała idea polega na tym, że jak Państwo wiedzą, kwasy nukleinowe, takie jak DNA, wszyscy wiedzą, jak wygląda podwójna helisa DNA, że na zasadzie komplementarności sekwencji one się rozpoznają.
i dokładnie do siebie pasujące nici łączą się ze sobą w strukturę dwuniciową, podczas kiedy jeżeli te sekwencje do siebie nie pasują, no to się nie połączą. W związku z tym nasze RNA z tych komórek połączą się z tymi punktami, gdzie zostały nakroplone DNA odpowiadające konkretnym genom. I teraz, jeżeli dany gen jest odczytywany w jednej i w drugiej komórce z taką samą szybkością, na tym samym poziomie, wówczas w tej puli będzie tyle samo dla tego genu RNA wyznakowanego na zielono, co na czerwono. W związku z tym po nałożeniu dostaniemy mieszaninę obu barw, czyli świecenie takie, które po przetworzeniu komputerowo daje nam mniej więcej obraz żółty. Jeżeli w jednej komórce, dajmy na to w komórce zdrowego, było więcej tego RNA, transkrypcja była intensywniejsza, wówczas zaobserwujemy przewagę jednego koloru, czerwonego bądź zielonego. W ten sposób oczywiście po komputerowej analizie tego obrazu dla każdego genu będziemy wiedzieli, czy pomiędzy jedną a drugą próbką ilość RNA w komórce była taka sama, czy też różna. Czyli możemy na przykład zidentyfikować grupę genów, które odpowiadają za to, że komórki mięśniowe różnią się od komórek takich jak fibroblasty. Grupę genów, których ekspresja zmienia się w komórkach nowotworowych. I tutaj przykład, cały genom drożdżowy na jednej mikromacierzy, ponad 6000 punktów. Dla całego genomu drożdżowego możemy zbadać, jak zmienia się ekspresja genów na przykład przy zmianie warunków podłoża. Naprawdę potężne narzędzie badawcze. Inną ideą badawczą, która pozwala na badanie genomów, jest tak zwana odwrotna genetyka. Dlaczego odwrotna genetyka? Klasyczna genetyka molekularna, przy czym klasyczna, przypominam, jest to ostatnie kilkadziesiąt lat zaledwie. Klasyczna genetyka molekularna polega na tym, że mamy jakąś funkcję i staramy się znaleźć gen, który jej odpowiada. Najczęściej technicznie było to realizowane w ten sposób, że w laboratorium otrzymywaliśmy dla jakiegoś organizmu modelowego mutanta, który wykazywał jakieś cechy świadczące o tym, że jakiejś funkcji nie posiada. Mieliśmy, dajmy na to, muszki owocowe o białych oczkach zamiast czerwonych. Mieliśmy bakterie niezdolne do życia bez podania jakiegoś konkretnego związku chemicznego. Zdarzało się też, że tego typu mutacje obserwowaliśmy w naturze, w populacji ludzkiej, czyli na przykład znajdowaliśmy chorych, którzy mieli defekt w jakimś genie, który powodował, że jakiejś funkcji komórkowej im brakowało, co przekładało się na ten bądź inny fenotyp zespołu chorobowego. I następnie, posługując się różnymi technikami, usiłowaliśmy dociec, który to gen, jaki gen odpowiada za tę funkcję, jaki gen odpowiada za to, że muchy drozofila mają czerwone oczy, a którego zepsucie spowoduje, że te oczy są białe. Jaki gen odpowiada za syntezę konkretnego związku chemicznego, który bakterii jest potrzebny do życia. Jaki gen koduje białko, którego brak powoduje te bądź inne zespoły chorobowe. Czyli szliśmy od funkcji do genu. Tymczasem w erze genomiki mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. My już mamy sekwencje wszystkich genów, my już je wszystkie znamy. My nie wiemy, do czego one służą. W związku z tym podejściem doświadczalnym, które się tutaj nasuwa, jest podejście odwrotne do omówionego wcześniej, stąd te zwane odwrotną genetyką. Mamy gen, to co się stanie, jeżeli my ten gen zepsujemy? Jaki będzie fenotyp? Idziemy tutaj nie od fenotypu do genu, ale od genu do fenotypu. Oczywiście musimy mieć możliwość wybiórczego zepsucia konkretnego genu. U organizmów badawczych jest to mniej lub bardziej łatwe. Z oczywistych powodów jest to strategia absolutnie wykluczona dla człowieka, stosowana jednak na stosunkowo ewolucyjnie bliskich człowiekowi organizmach, innych ssakach, takich jak myszy, bądź też od niedawna szczury, ale głównie tutaj stosuje się to dla myszy. Natomiast organizmem, który dla odwrotnej genetyki i dla badania genomu na dużą skalę właśnie metodą inaktywacji genów, organizmem tutaj zupełnie podstawowym są drożdże.
gdzie wybiórcze unieczynnienie, wybiórcze zniszczenie konkretnego genu jest bardzo łatwe nawet w przeciętnie wyposażonym laboratorium biologii molekularnej. Na tyle łatwe, że po prostu postanowiono dla wszystkich 6 tysięcy genów drożdżowych zepsuć je i zobaczyć, co się stanie. I taką kolekcję szczepów drożdżowych z inaktywacją konkretnych genów uzyskano. Oczywiście dla bardzo wielu z nich skończyło się to utratą funkcji, dla innych skończyło się to utratą jakiejś funkcji, ale nieobserwowalną w warunkach laboratoryjnych. Dla innych wreszcie skończyło się pojawieniem się jakiegoś konkretnego i obserwowalnego defektu. I tak dzięki temu dla ponad połowy genów drożdżowych znamy już funkcję. Dla około 70% genów drożdżowych mamy już pewną ideę, pewne przypuszczenia co do tego, na ile ich funkcja jest znana, za co one odpowiadają. Wciąż istnieje spora grupa genów, dla których absolutnie pojęcia nie mamy, ponieważ albo ich zniszczenie nie daje obserwowalnego w warunkach laboratoryjnych fenotypu, albo wręcz przeciwnie, powoduje śmierć komórki, co oczywiście jest przeszkodą dla dalszych badań. Skoro wiemy już, w jaki sposób można na poziomie całych genomów badać funkcje genów, oczywiście bardzo łatwo zauważyć, że poznanie tutaj tej funkcji metodami genomiki funkcjonalnej, czyli takimi, które badają to dla tysięcy genów naraz, jest tylko wstępem. Jeżeli my na podstawie badań z mikromacierzy, czy też na podstawie doświadczeń odwrotnej genetyki uzyskamy jakieś sugestie, że ten gen odpowiada za ten czy inny proces, to dalej już klasyczna genetyka molekularna podejmie ten temat i będziemy dalej drążyć funkcję tego właśnie genu. Na genomice, na badaniu na wielką skalę świat się nie kończy. Wciąż jeszcze jest ogromnie dużo miejsca dla badania genów pojedynczo, po kilka, dla tych metod, które nie atakują od razu kilku tysięcy genów naraz. Bardzo często genomika daje wstęp do takich badań. Nas, powiedzmy, będzie interesowało kilka bądź kilkanaście genów. Przy użyciu doświadczenia obejmującego tysiące genów my je sobie wstępnie zidentyfikujemy, a następnie dalej będziemy drążyć już metodami genetycznymi. Genomika bardzo często jest wstępem do badań genetycznych, uzupełnia je, stanowi motor, przyspiesza ich działanie, nie jest końcem ani nie zastępuje badań genetyki. Wspominałem wcześniej o genomice porównawczej, o porównywaniu genomów. Mówiłem o tym, że jest to ogromnie ciekawe źródło wiedzy dla biologów zajmujących się mechanizmami ewolucyjnymi. Wiemy, w jaki sposób dzięki temu w ewolucji nowe funkcje powstają. Nowe funkcje najczęściej powstają dzięki duplikacji genów. Bardzo mało prawdopodobne jest powstanie nowego genu, pojawienie się nowego genu z niczego, z niekodującego obszaru DNA w wyniku mutacji. Najczęściej nowe funkcje powstają przez mutacje już istniejących genów. Oczywiście w tym momencie pojawia się pytanie, skąd ten materiał brać, bo jeżeli mamy gen odpowiadający za coś, spełniający jakąś funkcję, w wyniku jego mutacji funkcja zmieni się, utracimy funkcję pierwotną. Szczęśliwie dla nas, szczęśliwie dla ewolucji, bardzo często dochodzi do duplikacji, powielania się fragmentów DNA. Bardzo często fragmenty DNA powielają się, tworzą się ich kopie. Oczywiście w takiej kopii pojawiają się też geny i mutacja w nich może doprowadzić do pojawienia się nowej funkcji bez utraty funkcji genu już poprzedniego. I tak właśnie jednym z głównych motorów ewolucji, jednym z głównych czynników decydujących o pojawianiu się nowych funkcji genów będzie duplikacja genów już istniejących i ewolucja tychże duplikatów przy zastawieniu funkcji pierwotnej. Stąd też badając genomy, porównując geny w genomach, często obserwujemy, że mamy do czynienia z całymi rodzinami genów, genów, które spełniają podobne, acz nieco różne funkcje. Dzięki takim duplikacjom i dzięki takim rodzinom genów, na przykład my widzimy kolory i Państwo program ten oglądają zapewne w kolorze. Ponieważ nasi przodkowie dawno, dawno temu
mieli jeden typ światłoczułych receptorów odróżniający różne poziomy światła, ale nie czuły na różne długości fali. Gen kodujący ten receptor uległ duplikacji i w wyniku mutacji te receptory różnią się nieco wrażliwością na różne długości fali. Następnie, już nie tak dawno, około 30 milionów lat temu, w trakcie ewolucji naczelnych pojawiła się kolejna duplikacja i naczelne, w tym i człowiek, posiadają trzy geny kodujące trzy receptory, które są wrażliwe na trzy różne długości fali, z których to składana jest jako z barw podstawowych cała paleta barw obserwowanych przez nas. Notabene dlatego nasze telewizory i nasze monitory komputerowe mają trzy różnego rodzaju świecące elementy i z trzech barw jest to właśnie składane, ponieważ trzy różne geny odpowiadają za receptory światłoczułe i te trzy geny w ewolucji powstały poprzez duplikację. I porównując te geny, my jesteśmy w stanie wyśledzić, prześledzić ewolucję rodzin genów. Porównując takie rodziny genów u bakterii, możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków, ponieważ ilość odsetek genów występujących w rodzinach po 2, po 3, po 4, przypadający na genom ten odsetek, jest mniej więcej stały dla różnych genomów bakteryjnych. Określony procent jest w parach, określony procent w trójkach, określony w czwórkach i ten procent jest mniej więcej stały, czy mamy do czynienia z archebakterią, czy z eubakterią, czy jest to metanokokus, czy jest to hemofilus, czy jest to escherichia. To natomiast, co jest różne, to jest różne, które geny uległy duplikacji. I gdy na przykład spoglądamy na genom metanokokus janashi, który jest bakterią autotroficzną, czyli bakterią, która wykorzystuje proste reakcje chemiczne jako źródło energii i syntetyzuje sobie wszystkie potrzebne związki organiczne, widzimy, że u niej duplikacji uległy głównie geny odpowiadające za procesy syntetyczne, biosyntetyczne. Gdy teraz patrzymy na hemofilus, bakterię heterotroficzną, pasożytniczą, która energię i związki organiczne czerpie ze związków organicznych dostarczanych przez materię żywą, przez organizmy żywe, to u niej podobna liczba genów jest zduplikowana, czy też triplikowana i tak dalej, co u metanokokus. Natomiast te, które zostały zduplikowane, to są przeważnie geny odpowiadające za reakcję rozkładu różnych związków chemicznych. Oczywiście w związku z tym widać, że to, które geny zostały w danym genomie powielone, jest śladem ewolucji. Mówi o tym, w jakim kierunku dobór naturalny na te bakterie działał. W związku z tym dla nieznanej jeszcze bakterii w tej chwili sensownym z punktu widzenia mikrobiologii badaniem jest po prostu zbadanie całego genomu. Nie jest to już dla genomów, wielkości genomów bakteryjnych niesłychanie trudnym wyczynem. I na podstawie tego, jakie geny są zduplikowane, możemy wiele się domyślać na temat tego, jaką niszę ewolucyjną, jaką niszę ekologiczną ta bakteria będzie zajmowała. O ile klasyczne drzewo ewolucyjne wyglądało tak, jak widać to na tym, że obrazku, że bakterie, eukarionty i archebakterie stosunkowo wcześnie się rozdzieliły, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju symbiozami, natomiast zasadniczo były to oddzielne gałęzie, o tyle dzięki badaniom genomiki porównawczej stwierdziliśmy, że zwłaszcza u bakterii często znajdujemy geny, które nie powinny u tych bakterii być. Dajmy na to, u eubakterii znajdujemy geny, które bardziej przypominają geny archebakteryjne niż jakiekolwiek inne geny eubakteryjne. I w tej chwili to, jak widzimy dzieje życia, przynajmniej na bardzo wczesnych etapach, to nie jest to rozgałęziające się drzewo, ale raczej tak jak delta rzeki z rozdzielającymi się i łączącymi się strumieniami, gdzie między już oddzielonymi gatunkami dochodziło do wymiany genów. Coraz więcej wydaje się, że miało miejsce, zwłaszcza w bardzo wczesnych etapach ewolucji i zwłaszcza u bakterii, wymiana genów, transfer informacji pomiędzy różnymi gatunkami. Wydaje się, że organizmy wielokomórkowe, takie jak eukarionty, są na to w dużej mierze odporne,
Natomiast zmusiło nas to do przemyślenia systematyki i ewolucji organizmów prokaryotycznych. Tak więc widać, że genomika porównawcza może nam wiele powiedzieć o historii życia, zmusić nas do przemyślenia naszych poglądów na temat to, jak ewoluowało życie, zwłaszcza na tych najwcześniejszych etapach, gdzie w oczywisty sposób nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego bezpośrednio. Są to zjawiska, które miały miejsce bardzo dawno temu, miliard lat temu, ponad miliard lat temu. I dzięki genomice porównawczej możemy starać się odcyfrować ślady tego, jak ewolucja przebiegała, w jaki sposób kształtowało się życie, w jaki sposób kształtowały się linie ewolucyjne, które doprowadziły do organizmów współczesnych. Innym ciekawym aspektem genomiki porównawczej jest próba stwierdzenia, jaki jest minimalny zestaw genów niezbędny do życia organizmu. Jeżeli weźmiemy najprostsze organizmy o strukturze komórkowej, wspomniane już przedtem wielokrotnie mykoplazmy, one żyją z zestawem około 500 genów. Gdy porówna się ich genomy z genomami innych organizmów, innych bakterii, stwierdzi się, że zestaw około 300 genów jest zestawem, który się zawsze powtarza. W związku z tym pojawiła się koncepcja, że to jest zestaw minimalny, który jest niezbędny do życia. I hipotezę tę sprawdzono eksperymentalnie, usuwając, uszkadzając po prostu w takim genomie kolejne geny, które uznano za zbędne, dochodząc do minimalnego zestawu, poniżej którego zejść już nie można, i właśnie jest to zestaw kilkuset genów, czyli wydaje się, że jest to najprostszy zestaw, w którym można stworzyć organizm komórkowy. Jedna z grup skądinąd postanowiła, że spróbuje stworzyć taki organizm od zera, syntetyzując DNA metodą chemiczną. Byłby to w związku z tym pierwszy organizm stworzony laboratoryjnie. Nie wniesie to być może zbyt wiele do naszej wiedzy na temat tych organizmów, natomiast jest to, będzie to oczywiście spektakularny sukces medialny dla tejże grupy, jeżeli się to powiedzie, a bariera tutaj jest w tym momencie tylko i wyłącznie techniczna. Ostatnim działem genomiki, o którym wspomnę, jest genomika różnic indywidualnych. I znowu wracając do genomu człowieka, ponieważ człowieka głównie ten dział będzie dotyczyć, wiemy, że sekwencjonowaliśmy genom człowieka. Ponieważ wiemy też, że ludzie między sobą się różnią, pojawia się pytanie, czyj genom sekwencjonowaliśmy. I tutaj jako taką ciekawostkę można podać, że o ile w projekcie genomu człowieka sekwencjonowania finansowanym z pieniędzy publicznych w ośrodkach akademickich sekwencjonowano DNA pochodzące od kilkunastu anonimowych ochotników. Jednym z nich mógł być James Watson, ale nie jest to potwierdzone. O tyle wydaje się, chociaż też nie jest to w żaden sposób oficjalnie potwierdzone, że sekwencja stworzona przez Celere, przynajmniej w dużej części, jest to sekwencja DNA Craiga Ventera, czyli twórcy i właściciela firmy, jak już wspominałem, człowieka o dosyć wybujałej i barwnej osobowości. Kolejnym krokiem oczywiście jest zidentyfikowanie miejsc, w których DNA, w których genomy różnych osobników, różnych przedstawicieli naszego gatunku między sobą się różni. I wiemy już w tej chwili, że średnio jeden na każde 100 do 300 nukleotydów naszej sekwencji się różni pomiędzy różnymi osobnikami, wykazuje, mówimy to, polimorfizmy. Wydaje się, że jest to mało, jest to poniżej 1%. Jeżeli jednak sobie to przemnożymy przez te 3 miliardy par zasad, to jest to wystarczająca ilość informacji genetycznej, żeby obdzielić nią całą komórkę bakterii. W związku z tym jest tu rzeczywiście bardzo dużo miejsca na zmienność i to, że nie ma dwojga ludzi identycznych pod względem genetycznym, wyjąwszy, jak już mówiłem, bliźnięta jednojajowe, to zawdzięczamy właśnie tym różnicom. I bardzo interesujące z punktu widzenia medycyny pytanie jest, które z tych różnic za co odpowiadają. Niektóre z nich prawdopodobnie nie odpowiadają za nic, niektóre mogą odpowiadać za choroby genetyczne, inne będą być może odpowiadały za nieco mniej oczywiste, ale też istotne z punktu widzenia praktycznego cechy. Przykłady takich różnic, dla których efekt fenotypowy został przypisany już mamy, taką dosyć znaną, może anegdotyczną cechą jest to, że duża część osób z populacji daleko wschodnich wykazuje w porównaniu z populacjami innych części świata obniżoną odporność na działanie etanolu.
po prostu wolniej metabolizują alkohol, są znacznie bardziej wrażliwi na jego działanie. I stwierdzono, że za różnicę tę odpowiada zmiana jednego nukleotydu w jednym genie kodującym jeden z enzymów, właśnie ów etanol rozkładający. Przykładem o nieco być może większym znaczeniu praktycznym i istotniejszym jest to, że stwierdzono, że dla pacjentów, którym podaje się znany i bardzo obecnie popularny w leczeniu schorzeń typu depresja lek Prozac, u 10% pacjentów, którym podaje się Prozac, stwierdzono występowanie bardzo poważnych skutków ubocznych. I też udało się stwierdzić, że za podatność na te właśnie skutki uboczne odpowiada jedna różnica, jeden nukleotyd w jednym genie zmieniony. W związku z tym możemy, zanim jeszcze ten lek podamy, stwierdzić na podstawie analizy sekwencji, czy występuje ryzyko tych bardzo nieprzyjemnych skutków ubocznych akurat u tej osoby, czy nie. I tutaj widać ogromne znaczenie genomiki różnic indywidualnych dla farmacji. Każdy z nas inaczej reaguje na terapię lekami. Dla tych samych schorzeń u jednych pacjentów działają lepiej pewne leki, u jednych inne. U jednych będą one wywoływały skutki uboczne, u innych nie. Do tej pory lekarze musieli polegać na swoim doświadczeniu i też często na próbach i błędach, by dojść do właściwej terapii. Bardzo często dopiero po kilku próbach odnajdywano właściwy dla danego pacjenta i w danym schorzeniu lek. Być może dzięki farmakogenomice, dzięki badaniu genomu i poznawaniu tego, w jaki sposób różnice w sekwencji naszego genomu decydują o tym, jak chorujemy i jak reagujemy na leczenie, będziemy mogli nie jutro, nie pojutrze, nie za rok, ale może za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat, idąc do lekarza, przedstawić mu sekwencję swojego genomu zakodowaną prawdopodobnie wtedy na nośniku nie większym od karty kredytowej, czy być może zupełnie mikroskopijnym, i na tej podstawie zostanie nam dobrany indywidualnie dla naszego organizmu lek, indywidualnie dla naszego organizmu terapia, która akurat w naszym przypadku zadziała najlepiej i najskuteczniej. Oczywiście też znajomość tego dzięki genomice funkcjonalnej, jak poszczególne białka, komórki ze sobą oddziałują, w jaki sposób funkcjonują w komórce, w jaki sposób ich funkcjonowanie jest zaburzone w stanach patologicznych, umożliwi projektowanie nowych leków, konkretnie skierowanych molekularnie na współdziałanie bądź też przeciwdziałanie funkcji konkretnych białek, konkretnych produktów, konkretnych genów i projektowanie leków konkretnie wymierzonych w defekt występujący u danego pacjenta, u danego człowieka. Tak to genomika różnic indywidualnych i farmakogenomika może przyczynić się do kolejnego przełomu w medycynie, być może porównywalnego z przełomem związanym z wprowadzeniem antybiotyków, z wprowadzeniem nowoczesnej, racjonalnej farmakoterapii. Widać więc z tego, co starałem się tutaj Państwu przedstawić, że genomika jest rzeczywiście potężną dziedziną, jest dziedziną bardzo młodą, nie mającą jeszcze 20 lat, dziedziną, która rozwija się w bardzo szybkim tempie, dziedziną, która przynosi co rok, co miesiąc, co tydzień nowe odkrycia. Nie jest dziedziną, która zastępuje genetykę, nie jest dziedziną, która ją wypiera, jest to integralna część genetyki, która, badając genomy jako całość będącą czymś więcej niż sumą tylko części, dostarcza nam informacji, których badając pojedyncze geny nie bylibyśmy w stanie uzyskać, ale też jest dziedziną, która pozwala nam dalej planować doświadczenia badania klasycznej genetyki. Jest to więc nowy dział genetyki, nowe narzędzie w rękach genetyków, narzędzie, które, jak starałem się przedstawić, może być wykorzystane w przyszłości dla zastosowań praktycznych, a z całą pewnością jest to narzędzie, dzięki któremu dowiemy się jeszcze bardzo wielu fascynujących rzeczy na temat tego, jak działają nasze komórki, jak funkcjonuje żywa komórka, jak funkcjonują żywe organizmy, czym jest życie, jak ewoluowało, jak powstawało,
jak działa, w jaki sposób działanie to bywa zaburzone w stanach patologicznych, w jaki sposób tym zaburzeniom przeciwdziałać, bądź też próbować je korygować.